na kolejnym koncercie, który przywiozła do Państwa Filharmonia Kameralna imienia Witolda Lutosławskiego z Łomży wraz z jej szefem, panem dyrektorem Janem Miłoszem Zarzyckim. Co obchodzimy jako rok Witolda Lutosławskiego. Witold Lutosławski był wielkim kompozytorem. Stawiany jest na równi z Szymanowskim, na równi z Chopinem i jest uznawany na całym świecie. Dostał niezliczoną ilość nagród. Wszystko z tym!